Biorę to za pewnik, że mężowie stanu wszędzie są zgodni, że powinna być zjednoczona, niezależna i autonomiczna Polska. Napisał w swojej notatce z 22 stycznia 1917 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson. Cytował słowa słynnego orędzia Pokój bez zwycięstwa, które wygłosił tego dnia przed amerykańskim senatem. Tymczasowa Rada Stanu, powołana na mocy aktu 5 listopada, stworzyła podstawy organizacyjne polskiej administracji. 23 stycznia 1917 roku na czele referatu wojny stanął Józef Piłsudski. Referat skarbu objął Stanisław Dzierżbicki, a referat sprawiedliwości – twórca polskiego sądownictwa i prokuratury Stanisław Bukowiecki. Na froncie wschodnim I wojny światowej obowiązywało zawieszenie broni. W Brześciu Litewskim trwały rozmowy pokojowe mimo starań bez udziału strony polskiej. Ku wielkiemu naszemu ubolewaniu nie udało się osiągnąć porozumienia do tej propozycji, gdyż delegacja rosyjska nie chciała uznać samodzielności państwa polskiego. Pisał 24 stycznia 1918 roku sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec von Kühlmann. Konieczność zrzeszania osób pracujących na polu geografii i nauk pokrewnych zadeklarowali członkowie powołanego 27 stycznia 1918 roku Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Czekają nas i w wolnej Polsce zadania olbrzymie. Nie posiadamy mapy kraju. Deklaracje członkowskie podpisało 47 osób. Wśród nich profesorowie uniwersytetów Jan Lewiński i Ludomir Sawicki. 26 stycznia, 123 lata temu w Wadowicach, urodził się Jan Starzewski, dyplomata i działacz emigracyjny. Był w Legionach adiutantem Władysława Sikorskiego, walczył w pierwszej brygadzie na froncie wołyńskim. Należał do założycieli Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Był ministrem spraw zagranicznych rządu Rzeczpospolitej na uchodźstwie.